Patrzmy na ich twarze. I dziękuję Ci, bracie. To są właśnie demony wojny. Twarze zbrodniarzy, po których łapach krew. Pan Bill Gates, pan Soros, pan Harari, pan Schwab. I co nam proponują? Globalne ocieplenie, głód, cyberatak, człowieka, którego chcą klonować i eksperymenty nadal robić. Rasizm, pandemia, wojna i oczywiście kryzys gospodarczy. Zapraszam na drugą stronę, na nową naszą odsłonę. Proszę bardzo. Kto ma je i pociąga za tajach? Jakie fundusze? Możemy ich zdefiniować, ale konkretni ludzie się za tym kryją, prawda? Bankierzy, BlackRock i Vanguard. To są te finanse, te konsorcja, właściwie już całe konglomeraty tych różnych firm, które mają swoje na wszystkich kontynentach i w krajach, które nie mają silnej choćby osłony w postaci służb, własnych służb. My nie mamy, nas rozkradziono, jesteśmy kolonią żydowską, tak jak i Ukraina. Nie mamy przemysłu, nam nie wolno nawet naszego węgla wydobywać, nim palić i mieć energię za darmo. Nie wolno, bo ktoś na tym łapy trzyma, swoje pazerne łapy. I my to odkrywamy. Nie chcemy żadnej wojny i też chcemy, żeby się wynieśli z Polski. Ci okupanci od wieków. To nie Rosja nam zagraża, to ci panowie z Wall Street i City of London. To oni, co palą cygara i piją whisky w momencie, kiedy bomby spadają na niewinne kobiety w strefie gazy. To cieszą, jak więcej Ukraińców ginie. Mamy takie nawet hasło, do ostatniego Ukraińca się będą bić. I to jest prawda, do ostatniego Polaka, jak trzeba będzie. Do ostatniego Rosjanina. Jest tu organizowane miasteczko przeciwko wojnie, które organizuje Sławomir Zakrzewski. Są tu wiele plakatów, wiele transparentów, no i młodzi ludzie odpoczywający w trakcie pracy. Osoby, którym się to bardzo mocno nie podoba, to wiemy. Tylko możemy sugerować, co jest, kto jest i dlaczego. Poprawianie, przekładanie, meblowanie napisów, meblowanie plakatów. Dobrze, wracamy do tematu. Słuchaj, tu jest wywiad. Ja nie jestem za bardzo medialny. To nie o to chodzi, medialny. Nie, masz coś jeszcze w życiu zrobić, ale powiedz mi, dlaczego jesteś? Dlaczego pomagasz? Prawda zawsze się sama obroni. Tyle mam do powiedzenia, dziękuję. Nie znamy się, a poprzez te treści, tak jakbyśmy byli rodziną polską, która rozumie, jakie są zagrożenia. O to chodzi, nie? I tutaj my się nie kłócimy o jakiegoś przywódcy, ten lepszy, ten gorszy, na tego głosujcie, bo to nie jest kampania, tylko grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo wojny. Śmiertelne. Mam taką informację, że dzisiaj w nocy może dojść do prowokacji, które będą przypisane
na terenie Polski oczywiście, które będą przypisane oczywiście Rosjanom. Proszę dzisiaj uważać. Podejrzewamy, że atak będzie na polskie bazy wojskowe, koszary czy coś w tym rodzaju, że jest to możliwe. Mam takie informacje przynajmniej, że będzie to, jest to możliwe. Po prostu nas się wciska do tej wojny, wciąga w różny sposób. Poprzez propagandę, ale też poprzez jakieś akcje typu, że rakieta poleciała tam pod Bydgoszcz. Za tą rakietę i za te dwie ofiary śmiertelne na terenie Polski z Ukrainy nikt nas nie przeprosił praktycznie. Nikt, odszkodowań, nie wiem czy odszkodowania dostały te rodziny, ale jakoś cisza jest. Nam bardziej Ukraińcy zagrażają w Polsce, jak jacyś Rosjanie gdzieś kilka tysięcy kilometrów stąd, czy tam z Kaliningradu. My chcemy z Rosją handlować tak jak i z całym wolnym światem, a nie bić się w żydowskich wojnach. Jak wiecie, mają kilkusetletnią tradycję, jeśli nie, nawet bym powiedział kilka tysięcy lat tradycji prowadzenia wojen, szczucia na siebie dwóch narodów, które nawet potrafili obsługiwać pod kątem broni, dostarczać tę broń i korzystać z tego. Gdzie się dwóch bije, tam Żyd korzysta, krótko mówiąc. Mamy takie doświadczenia. Tutaj mamy nowy transparent i chciałem, żebyś Sławku pokazał, do kogo jest apel. To koresponduje z lichwiarzami z Unii Europejskiej, precz z Ukrainy. I do nich właściwie stwierdzenie. Puszczacie Ukraińców i Rosjan przez maszyny mięsa. I na tym zarabiacie. Mamy na łapach krew. Tam powiesiliśmy plakat z demonami wojny. Przypatrzmy do ich twarzy. I dziękuję ci, bracie. To są właśnie demony wojny. Twarze zbrodniarzy, po których łapach krew. Pan Bill Gates, pan Soros, pan Harari, pan Schwab. I co nam proponują? Globalne ocieplenie, głód, cyberatak. Człowieka, którego chcą klonować i eksperymenty nadal robić. Rasizm, pandemia, wojna i oczywiście kryzys gospodarczy. Zapraszam na drugą stronę, na nową naszą odsłonę. Proszę bardzo. Kto ma je i pociąga za tajach, jakie fundusze, możemy ich zdefiniować, ale konkretni ludzie się za tym kryją, prawda? Bankierzy. BlackRock i Vanguard. To są te finanse, te konsorcja, właściwie już całe konglomeraty tych różnych firm, które mają swoje na wszystkich kontynentach i w krajach, które nie mają silnej choćby osłony w postaci służb, własnych służb. My nie mamy, nas rozkradziono, jesteśmy kolonią żydowską, tak jak i Ukraina. Nie mamy przemysłu, nam nie wolno nawet naszego węgla wydobywać, nim palić i mieć energię za darmo. Nie wolno, bo ktoś na tym łapy trzyma, swoje pazerne łapy. I my to odkrywamy. Nie chcemy żadnej wojny i też chcemy, żeby się wynieśli z Polski. Ci okupanci od wieków. To nie Rosja nam zagraża, to ci panowie z Wall Street i City of London. To oni, co palą cygara i piją whisky w momencie, kiedy bomby spadają na niewinne kobiety w strefie gazy. To cieszą, jak więcej Ukraińców ginie. Mamy takie nawet hasło, do ostatniego Ukraińca się będą bić. I to jest prawda, do ostatniego Polaka, jak trzeba będzie. Do ostatniego Rosjanina, jakie puszczą Rosjan, żeby szli głębiej w wojnę. Trzeba tę hydrę zlikwidować, tych bandytów wsadzić do więzień. Ich miejsce nie jest w jakichś pałacach, tak jak Rothschildowie mają po całej Europie pałace. Ich miejsce jest w więzieniu albo w obozie pracy, bo nie sztuka utrzymywać pasożyta. Sztuka jest dać mu zatrudnienie, chociażby żeby w części odpracował to, co nakradł. Jesteśmy jak najbardziej za obozami pracy dla tych białych koszulek, dla tych bandytów, którzy poprzez takie zbrodnicze działania powodują wojnę na świecie. Tyle. No, dziękujemy za wypowiedź. Ci,
Na razie będziemy śledzić to, co się tutaj wokoło dzieje. Przypominamy to... jeszcze o jednym zagrożeniu. Przed chwilą była grupa policjantów, która ma mnie chronić. Trzech policjantów, co mniej więcej 6-8 godzin się zmieniają tutaj. Zgodnie z prawem mają obowiązek chronić wydarzenie, które jest polityczne, narodowe i ze wszechmiar słuszne społecznie, bo jest to głos oddolny narodu niszczonego i zagrożonego. Za nasze podatki oczywiście. Otóż mam takie sygnały od Ukraińców, ale nie tych, którzy ciężko pracują tu w Polsce, żeby było jasne. My tych ciężko pracujących Ukraińców rosyjskojęzycznych, którzy nawet wiele lat wcześniej przyjechali do Polski, żeby jakoś się ratować, ratować swój poziom bytowy, tak jak my kiedyś na Zachód jeździliśmy, ich szanujemy. Natomiast obawiam się tych bandziorów, którzy są wykwalifikowanymi zbrodniarzami, zabójcami. Obawiamy się tych, co podpalają nam nasze firmy. Przykład firmy, którą spalili niedaleko stąd, gdzie kilkuset naszych pracowników, można powiedzieć ludzi tak zwanej klasy średniej, przedsiębiorców polskich na Marywilskiej pozbawiono narzędzi pracy. To była profesjonalny napad, profesjonalne podpalenie przez bandytów szkolonych przez służby bezpieczeństwa Ukrainy. Mamy na to dowody. Co najmniej w 7 czy 8 miejscach profesjonalne zapalniki. Nie może być tak, że nagle ogień przeskakuje z jednego pawilonu do drugiego, na drugim końcu, trzecim, czwartym. Olbrzymia hala za ciężkie pieniądze. Przypomnę tych kupców, którzy przeprowadzili się, zostali zmuszeni do przeprowadzki ze stadionu dziesięciolecia, którzy dorabiali się przez wiele lat z handlu z Rosją, ze wschodem, w ogóle z naszymi wschodnimi sąsiadami. I to był atak na nich, na klasę średnią. Tak jak atakiem był również ta cała operacja plandemii na właśnie przedsiębiorców, którzy są nazywani jako klasa średnia. Ci, którzy mają pieniądze, bo wypracowali sobie te pieniądze i mają świadomość. I są związani ściśle z miejscem pracy, są odpowiedzialni za tym kawałkiem Polski, jaki mają, jaki dbają o swój dom, o swoje przedsiębiorstwo, o kawałek ziemi, zakład pracy. Tych się niszczy właśnie i zastępuje ukraińskimi przedsiębiorcami, których pieniądze są wątpliwego, nie wiem, czy z prostytucji, czy z handlu bronią, czy z łapówek. Myślę, że nie są to pieniądze uczciwie zarobione, bo na Ukrainie jest tak. Tam jest albo biedny, albo bardzo bogaty. Nie ma tej klasy średniej. Natomiast my, ta klasa średnia u nas, ci, którzy pokoleniami się dorabiali, rzemieślnicy, handlowcy, rolnicy, to są ci, którzy stanowią o rozwoju gospodarczym Polski. Bo wielkie zakłady pracy nam zostały zniszczone, przejęte, rozgrabione. Apeluję o pomoc jutro, zwłaszcza w godzinach wieczornych, kiedy ci banderowcy w większości będą sobie świętować na Starym Mieście o 17.30, mają koncercik za nasze pieniądze zorganizowany, gdzie prawdopodobnie Czerwoną Kalinę też będą śpiewać, przy której mordowali, jako hymnie banderowców mordowali na 360 sposobów naszych rodaków, co najmniej w 6 województwach. Od 43 roku do 47. Ich się obawiamy, bo się nam odgrażają. Przyjdźcie do nas, bo oprócz policjantów, kilku policjantów, potrzebujemy Polaków, którzy mają charakter, siłę i się, krótko mówiąc, nie boją. Trzeba pokazać, że my jesteśmy gospodarzami tutaj na polskiej ziemi. To nasza ulica, no marzymy też, żeby i kamienica też była nasza w polskich rękach. Zgodnie z tą tradycją, no mówimy o tym, to nas boli, ale jednocześnie dumnymi Polakami. I w tej formie udało nam się zorganizować jako wolni Polacy, pragnący być gospodarzami na własnej ziemi. Nasze hasła mówią o nas. Tu nie ma żadnej propagandy jakiejś w stylu, że PiS jest dobry, czy Platforma jest dobra, czy jakaś inna partia, czy PSL, czy jakaś inna partyjka, czy partia. Tu nie ma promocji jakiejś konkretnej jednej organizacji.
To jest głos wolnych Polaków. Oddolnie się zorganizowaliśmy i myślę, że tak pozostanie. Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą śmiertelne zagrożenie, które nad nami wisi. A mam sygnał, że dzisiaj w nocy ma się odbyć jakaś prowokacja, żeby nas jeszcze bardziej przeciwko Rosji rozjuszyć, zemocjonować i żebyśmy nasze dzieci wysłali na front. To nie jest nasza wojna, nie jest nasz interes i domagamy się między innymi, żeby obce wojska stacjonujące na terenie Polski, których uważamy za okupantów, opuścili, zabrali ten sprzęt także wiertniczy, wszystkich żołnierzy górników, tym wszystkim żołnierzom górnikom dziękujemy. My sobie sami eksploatację robić, zwłaszcza metali, rzadkich pierwiastków w ogóle na terenie Polski. Wy sobie tam wierćcie, gdzie chcecie, na pustyni, w Colorado, gdzie chcecie. Natomiast naszą ojczyznę zostawcie, naszą ziemię. Nie chcemy żadnych wojsk, to nie tak, że tylko amerykańskich, żadnych. Rosjanie stąd wyszli w latach 90. i myśleliśmy, że będzie spokój. Nie, musi być okupant. Musi być okupant, który nas pilnuje, tak? I jeszcze Ukraińców nam ściągnęliście, wyszkolonych bandytów z tradycjami banderowskimi. Nie, dziękujemy. My chcemy mieć własną armię, własne siły policyjno-wojskowe. Nic nam nie potrzeba od Ukraińców, poza tym, że powinni nas przeprosić i rozliczyć się z tych zbrodni. Pozwolić między innymi, oni powinni zorganizować na ich koszt ekshumację i godny pochówek na tych ziemiach, które kiedyś były w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Dopiero po tym fakcie możemy rozmawiać z jakimkolwiek przedstawicielem nacji czy jakiejś organizacji Ukraińców. Nie będziemy żadnej broni wysyłać, wspierać tego konfliktu, bo kto wysyła tam jakąkolwiek pomoc, wspiera wojnę, wspiera rozlew krwi. Dopóki Ameryka, tak zwana, producenci amunicji, broni, nie zaprzestaną wysyłania tam tych swoich produktów, toczyć, będą ginąć ludzie. To nie od Putina zależy, to właśnie od Zachodu. Putin, Władimir Putin, czyli prezydent Federacji Rosyjskiej, już dawno, w 2022 roku, rozpoczął pertraktację poprzez pośrednika w postaci Turcji. Niestety Boris Johnson, bandyta, przerwał te negocjacje. Jest winny śmierci setkom, tysiącom ludzi, tych prostych, zwykłych żołnierzy. Nie chcemy ani, żeby ginęli Ukraińcy, ani Rosjanie, a tym bardziej Polacy, polskie dzieci. Serdecznie dziękuję. My jeszcze zostaniemy tutaj, będziemy śledzić, co się dzieje naokoło. Sierżant Sławomir Duczyński. Dzisiaj jest sierżant Sławomir. Tak, to jest na żywo. Sierżant Sławomir Duczyński, bo drugi mam sierżant Wilczyński. Okej, dobra. Wracamy do cienia. W cieniu jest. No, wysłuchaliśmy przemówienia tego, co ma do powiedzenia Sławomir Zakrzewski. Trudno się nie zgodzić z tą sytuacją. Kto przyjdzie tutaj, są materiały propagandowe, materiały, którym można się zapoznać, ulotkami i samemu ocenić sytuację. Jak ona tam jest? Autor. Tą książkę napisał Baliński, były dyplomata
co nie najlepiej świadczy o tym, ze względu, że dyplomaci też mają dużo, dużo za skórą. Już nie będę rozwijał tematu. Nie będę rozwijał tematu. Mówią teraz LPG RTV. Żeby nie było wiedzą, LPG RTV o co chodzi. Zapodajemy, panie sierżancie, żeby nikogo nie obrażać, ale jesteśmy przeciwni czy za. Znaczy jesteśmy neutralni. Neutralni. Ale bez nachalnej promocji. Bez nachalnej promocji LPG RTV. Jesteśmy przeciwni. Przeciwni. Pieszka Federatów Barskich. Nigdy z królami nie będzie w aliansach, nigdy przed nosą nie wniemy szyi, bo opisane na ordynansach cudzy Maryi. Proszę pana, ja byłam bez maseczki, bez rękawiczek, z trzema trącymi w szpitalu na Gruźlicę. Odmawialiśmy koronkę, nic nie złapałam. Miałam jeszcze lepsze wyniki jak przedtem. Z prześwietlenia płuc. Pani też jakąś prowadziła. Jest intronizacją. Pani też dzisiaj prowadziła jakąś swoją demonstrację. Proszę pana, tak, my chodzimy pod Urząd Miasta, tak? I odmawiamy różaniec, żeby krzyż nie zniknął z przestrzeni publicznej. Bóg, honor, ojczyzna. Także spotkaliśmy panią, która broni krzyża w przestrzeni publicznej. To jest pasyjny końca czasu. A to jest serce Maryi Przewodniczącej. Siedem boleści na ręce. Mało kto wie o Nowej Osuchowej, a tam się ukazała Matka Boża w 1910 roku. Powiedziała, przyszłam do was z Jasnej Góry i tu będzie stolica Króla Polski, Dolina Jozafata. Ludzie żyją jakby Pana Boga nie było, przed poprzekręcami pustowy kościoły. W pierwszą sobotę sierpnia było kolejne za piąte już zawierzenie Matce Bożej. Społeczeństwo, bo niestety tutaj będzie też myślenia. I Matka Boża Ostatowska tutaj przyjechała w obrazie i obraz świętego Mykaela Anioła. Ja chodziłam pod krzyż w 2010. Dzieje się, dzieje, coraz to nowe są sytuacje, że zobaczymy, co się będzie rozgrywać. Był z nami Nabil, no ale Nabil chyba opowiadacze, może jeszcze będzie, nie wiemy. Obejrzymy ruch kołowy, który zawsze jest szumny, tak jak płynąca rzeka, płyną te fale, płynie ta woda tak samo tutaj, nieskończenie, nieskończenie. Wszyscy jadą dziś w swoich kierunkach, tą samą drogą, a jednak parkują tymi samochodami w tysiącach różnych miejsc, nie w tym samym miejscu. Razem pisane razem.
Proszę. Dobra. Przejdziemy, zobaczymy coś jeszcze. Zajrzymy do środka. Co zobaczymy? Uwaga, uwaga, idę. Co zobaczymy w środku? Wszystko. No wiesz, apartament z namiotem jeszcze wewnętrznym, gdzie nocuję, to jeszcze swoją drogą. Tu mam dożywianie Warszawy przez naszą siostrę, no, głęboko wierzącą. Pragnie nas wzmocnić. Tu mamy krzyż, z którym wędrują nasi